Dzisiaj moim zadaniem ponownie jest kopanie piłki. Cyk i piłka trafia do bramki. Ale dzisiaj musimy sobie odblokować dosłownie wszystko, bo za chwilę pojawi się nowy update. Ile w ogóle teraz kosztuje przedostatnia skrzynka? Przedostatnia skrzynka kosztuje 300 milionów. No to troszeczkę kosztuje, musimy sobie jakąś lepszą piłkę wydropić, bo aktualnie mamy tą najsłabszą. A przydałoby się jakąś lepszą ogarnąć. No i też kolejna rzecz, co musimy rebirthy sobie porobić. Ile kosztuje w ogóle kolejny bilion? No to troszeczkę roboty w dzisiejszym filmie mamy i pierwsza rzecz, którą zróbmy, to pójdźmy sobie tutaj oczywiście do shopu i kupmy sobie taki jeden pakiecik. Tutaj dostaniemy X3 Ultra 5 końców, no i trochę tego będzie ogólnie. A więc kupmy sobie, to kosztuje 899 robuxów. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić suba i lajka, bo naprawdę ten film będzie dla mnie kosztowny. I przy okazji, jeżeli pod tym filmem wbijemy 1500 łapek, to w kolejnym filmie kupuję tutaj tego legendarnego laka za 1500 robuxów. Dobra, ale teraz sobie pójdźmy oczywiście na ostatnią mapkę. No i tam musimy trochę jeszcze piłkę pokopać. W sumie teraz w ogóle mogę chyba z końca jakby kopać tą piłkę. W sensie po prostu z mapki, którą sobie odblokowałem. Możemy sobie aż tutaj pójść. Ostatnio mi się udało tutaj trafić. Jestem ciekawy, czy znowu się uda trafić. Pójdźmy sobie aż tutaj i zobaczmy, czy uda nam się trafić. No do odblokowania mamy jeszcze w sumie niedużo, ale jak spojrzymy sobie na cenę, no to chociaż bilion to kosztuje, to nie jest tak dużo. Zmniejszyli cenę trochę, wcześniej były 2,2 biliona. Dobra, zobaczmy, czy trafimy z takiej odległości. Powinniśmy trafić, a i prawie, musimy troszeczkę bliżej podejść. Musimy podejść tak gdzieś, wydaje mi się, że tutaj powinniśmy trafić z takiej odległości. Dobra, i zobaczmy, czy z takiej odległości trafimy. Raczej się uda... Dobra, udało się. No i troszeczkę wpadło, musimy zarobić teraz 300 milionów, żebyśmy w ogóle na jedną skrzynkę mieli. I w sumie kolejna rzecz, którą możemy zrobić, no to skoro mam tyle tych potek, to możemy sobie użyć jednej potki, mam aż 5 potek na podwójne końsy, więc sobie jedną kliknijmy i przez 30 minut będziemy dostawać dwa razy tyle końsów. No i teraz to teraz więcej wpada, teraz za jeden strzał jakieś 7 milionów chyba dostajemy. No plus minus coś takiego, dobra, to teraz muszę wyfarmić 300 milionów i otworzymy sobie kolejną skrzynkę. Dobra, w 8 minut udało się wyfarmić 600 milionów, bo oni w ogóle tą potkę zmienili, wcześniej ta potka była na 30 minut, teraz jak widzicie ona jest na 20 minut. Szkoda, że tak w sumie zrobili, no ale no trudno. Dobra, ale mamy na dwa jajka, to najważniejsze w sumie nie jajka, tylko skrzynka. I w sumie moglibyśmy jakiegoś laka użyć. Tylko tego gorszego laka chyba użyję, bo mam ich w sumie 7 sztuk. Tego ultra laka sobie zostawimy na jakąś lepszą skrzynkę. Dobra, użyjmy tego i zobaczmy, czy coś ciekawego nam wypadnie z tych dwóch skrzynek. Dobra, z pierwszej skrzynki, czy coś ciekawego będzie? Wypadła nam ta piłka, na którą chyba było 12%. No niestety, ale no przynajmniej lepsza niż ta moja. Żeby chociaż ta wypadła, na którą jest 4%. No dajcie coś lepszego. I znowu ta sama nam wypadła. No to w takim razie farmię dalej. Teraz przez 11 minut po farmie. Zobaczymy, ile przez 11 minut tutaj się po farmie. Tylko zobaczmy w ogóle, jak ta piłka wygląda. I ona jest tutaj. Jedna ma taki enchant, która podnosi mnożnik o 10% i druga ma też jakiś słaby enchant. Dobra, w sumie na razie tą piłkę założę, bo ona chyba lepszy enchant ma. Dobra, i ponownie udało się uzbierać 600 milionów, ale teraz zauważyłem jedną rzecz. Przyjrzyjcie się dokładnie, tam na czubku tej rakiety jest gościu i gościu z czubka tej rakiety strzela chyba. Jestem w sumie ciekawy, czy jak strzelę z czubka tej rakiety, to czy więcej nie dostanę. No jest to dosyć ciekawe, no zobaczcie, ewidentnie gościu tam sobie z czubka rakiety nawala. Tylko jak na ten czubek rakiety wejść? Pewnie gdzieś tutaj muszę jakoś wskoczyć, albo po prostu tutaj jest drabinka. No ale dobra, wejdźmy na czubek tej rakiety i zobaczmy, ile z czubka tej rakiety dostanę, tylko spadłem. Dobra, jestem na czubku tej rakiety. Normalnie z tamtej odległości dostaję jakieś 7 milionów. Zobaczymy, ile z czubka tej rakiety dostanę. Jest 99%. Cyk i strzelamy i zobaczmy, ile będzie. Mniej. W sumie nie wiem, z 4 miliony dostanę, więc dobra, jednak nieopłacalne jest strzelanie z czubka tej rakiety. No chyba, że ktoś nie ma odblokowanych tamtych mapek, to może więcej by dostawał. Dobra, ale teraz otwórzmy kolejne dwie skrzynki. Jeszcze mam 3 minuty laka, więc mam nadzieję, że uda się coś trafić lepszego. No dawaj, dawaj, coś lepszego. I wypadła nam epicka piłka. Dobra, to wypadła nam ta, na którą było 4,2%. No to ta ostatnia wątpię, żeby nam wypadła, bo jest 0,1% na nią. Dobra, zobaczmy, co z ostatniej wyleci w takim razie. Fajnie, bo jakby wyleciała jednak. Nie, no dobra, nie wyleciała. Znowu wyleciała nam ta złota. W sumie to nie złota, tylko epicka, chciałem powiedzieć. Dobra, ale w takim razie załóżmy sobie tą epicką. Zobaczmy, co ta epicka daje. Możliwe, że będzie gorsza, bo ona jest po prostu niewylewelowana. No i ta epicka jest tutaj, no i jest gorsza. No ale to po prostu musimy sobie ją wylewelować. Ale zanim wylewelowałbym tą piłkę, to poszedłbym sobie jakiś enchant jej zrobić lepszy. Jakiś przydałby się enchantik tej piłce. Ona jest tutaj. Na razie ma strange 4, no ale mi ta siła nie jest jakoś tak mega mocno potrzeba. Przydałby się jakiś enchantik, który zwiększyłby jakby ten mnożnik tej piłce. No teraz nam wyleciał X3, no to powiedzmy w miarę, teraz siła 2. Teraz wyleciał nam ten bonus, który właśnie zwiększa mnożnik, ale słaby bonus nam wyleciał. I w ogóle już nie mam tych gemów. Musimy sobie tutaj odebrać 10 tysięcy gemów. W sumie to za 7 godzin dopiero będę mógł. Dobra, to musimy sobie dokupić gemów. Oby nam coś wypadło dobrego, bo naprawdę to dużo robux kosztuje. Siła 2, słabo. Dajcie coś dobrego, no to tyle robux kosztują te gemy. Znowu ten sam bonus nam wypadł. Dobra, jeszcze 3 razy.
razy, trzy razy, jak nieciekawego nie wyleci, to no zostawiam tak, jak i wyleci. Znowu siła trójka, no nie no, nawet dwójka chyba. Dobra, jeszcze dwa razy, naprawdę to jest tak drogie. Dobra, wyleciał nam w końcu dobry bonus. Wyleciał nam jakby mnożnik trójka, on już jest dosyć dobry. I ta piłka już nam mnoży razy 994, a jeszcze musimy ją wylewelować. Dobra, to teraz idę na ostatnią mapkę. Palamy sobie podwójne końce na 20 minut, podwójnego expa na 30 minut. Oj, przy okazji tutaj jest ten bonus razy dwa, to sobie strzelmy z tego bonus, tylko muszę jakoś dobrze wejść, żeby załapać się na ten bonus. Dobra, tutaj jest, cyk, 99%. No i teraz piłka leci fajnie. Szkoda, że za każdym razem tak nie leci. I troszkę kasy zarobiliśmy. Dobra, to teraz ponawalam 20 minut, w sumie to 18 i zobaczymy, jaki level tej piłce nabijemy i ile kasy zarobimy w ciągu 20 minut. Na razie ta piłka ma 73 level i ja nie tą piłkę zenchantowałem, co trzeba. Tutaj jest ta piłka. Tutaj są te dwie piłki, ja tą piłkę zenchantowałem. No dobra, trudno się mówi, no ale przynajmniej Herrera zenchantowałem. Troszkę lepsza piłka będzie i tak niż ta, co wcześniej miałem. I w 20 minut udało się wyfarmić 889 milionów, a do tego zobaczmy, jaki level wbiliśmy na tej piłce. Wbiliśmy jej 104 level i ma mnożnik końców razy 1400, więc no myślę, że naprawdę, naprawdę duży. I teraz w sumie zrobiłbym jeszcze jedną rzecz. Wyfarmiłbym sobie jeszcze 110 milionów i zamiast odblokowywać ostatniej mapki, zrobiłbym rebirth, bo ten rebirth strasznie dużo nam da. A więc przede mną jeszcze 110 milionów do uzbierania. I w sumie miliard końców uzbierana, więc możemy sobie zrobić tego rebirtha. Musimy się oczywiście wrócić tutaj i klikamy sobie C, żeby zrobiło tego rebirtha. Halo, proszę zrobić rebirtha. No czemu się nie chce zrobić? Coś się ewidentnie zbugowało i mi się rebirth nie chce zrobić. Nie wiem czemu. No ma miliard końców jakby. Spróbuję wyjść z gierki i wejść z powrotem. Nie, możliwe, że żeby zrobić tego rebirtha, to wszystkie mapki muszę odblokować? Coś takiego? No nie wiem, ewidentnie tego rebirtha zrobić nie mogę. Pomimo tego, że mam już kasę. No chyba, że to potrzeba jakoś więcej niż bilion. Tu pokazuje bilion, ale może wiecie, bilion 100 potrzeba, bilion 200, coś takiego. Dobra, postaram się uzbierać bilion 100. Zobaczymy, czy to zadziała. Najgorzej nagranie mi się skraszowało, jak zrobiłem tego rebirtha, ale udało się zrobić tego rebirtha. Po prostu musiałem bilion 100 milionów uzbierać i wtedy sobie zrobiłem tego rebirtha i teraz kolejny kosztuje 3 biliony. I teraz mega szybko farmimy wszystko, zobaczcie, możemy sobie podejść tutaj, możemy sobie wejść w tą strefę, cyk, i zobaczcie, ile końców dostanę. No i sporo tego, co tutaj to jest dopiero początek, to jestem ciekawy, ile będziemy końców dostawać, jak tam wszystko odblokuje. W sumie zróbmy sobie teraz upgrade, zobaczymy, skąd będę mógł tak naprawdę strzelać. Armatą tutaj się wystrzelmy na desert i zobaczmy, czy trafię z końca desert. Oj, tutaj jest przy okazji to kółko, dobra, to stąd strzelmy, raczej na pewno się uda trafić i zobaczmy, ile kasy dostaniemy. 1 700 000. A to jest dopiero desert, jeszcze musimy trochę odblokować. Tutaj możemy sobie od razu kolejną mapkę odblokować. I kolejna kosztuje 10 milionów. Ale to pewnie są z dwa strzały z tymi rebirfami, które mam teraz. Od razu 8 milionów jest. Jestem ciekawy, ile teraz za moon dostaniemy. Dobra, ja sobie wszystko odblokowywuję, żebyśmy wrócili z powrotem na tą moon mapkę. No i chwilę mi to zajęło, ale mam już odblokowaną tutaj tą piękną mapkę, a więc sobie ją odblokujmy. I wcześniej strzelałem chyba stąd, tak mi się wydaje. Tutaj gdzieś strzelałem i zobaczmy, ile teraz dostaniemy kasy. Mam 93 miliony końców. Czy się w ogóle uda trafić? Chyba się uda, dobra, uda się. I mamy 108, a więc dużo się teraz dostaje, dużo, dużo więcej dostajemy, a więc tą ostatnią mapkę chwila moment i sobie blokujemy. W sumie zobaczmy, czy z jakiejś większej odległości trafię, na przykład stąd, bo jakby teraz nie mam tej piłki na siłę i dlatego nie trafię stamtąd, gdzie na początku filmu trafiałem, ale stąd też trafimy. No i dobra, dużo się tego dostaje. Dobra, to ja teraz farmię, żeby odblokować ostatnią mapkę za miliard. Dobra, i w końcu mamy ten bilion, a więc możemy sobie pójść tutaj i odblokować ostatnią mapkę. Prawdopodobnie z niej nie trafię, bo potrzeba dużo więcej siły, żeby trafić z tej ostatniej mapki, a chociaż zobaczymy, jak wygląda i ile kosztuje skrzynka. Sobie odblokujmy, cyk. No i mapka odblokowana. I ta mapka wygląda dosyć ciekawie. Tu jest napisane coming soon. Jestem ciekawy, czy tu będzie jakaś maszynka, czy tu będzie kolejny portal. Ale prawdopodobnie będzie tu kolejny portal. I tutaj w ogóle na górę można wejść. To jestem ciekawy, ile tutaj byśmy dostali, jakbyśmy stąd trafili. Teraz raczej na pewno nie trafimy. Spróbujmy. No mega dużo nam brakuje. Dużo nam brakuje. Musielibyśmy w sumie piłkę zmienić. Ale w sumie możemy spróbować jednej rzeczy. Możemy spróbować zmienić piłkę, bo ja mam taką piłkę, która ma 30% siły więcej. O, dokładnie ta tutaj. I może z tą piłką udałoby się trafić. Zobaczmy, cyk, 100% jest, zobacz, czy się uda trafić w ogóle. Czy gdzieś doleci? No leci w miarę dobrze, może się uda, zabraknie trochę, troszkę jeszcze brakuje, musimy jeszcze trochę upgrade'ów porobić. Dobra, ale teraz wróćmy się na spawna i zobaczmy, ile kosztuje ostatnia skrzynka. Ostatnia kosztuje 600 milionów. To troszeczkę kosztuje. Dobra, to musimy sobie uzbierać te 600 milionów teraz. No i uzbierałem sobie 2 miliardy, a więc mamy na 3 nowe skrzynki, a więc od razu tepnijmy się na spawna i możemy sobie otworzyć te 3 skrzyneczki, tylko teraz zrobiłbym jedną rzecz. Po pierwsze, użyłbym tego ultra laka, cyk, i czy możemy na przykład jeszcze tego laka tutaj użyć. Możemy tego laka użyć, a więc dobra, dwa laki mamy. Mam nadzieję, że to się łączy. Jeszcze bardziej nam podniesie szansę na te najlepsze pety i że uda się trafić chociaż tą piłkę, na którym jest 4%. Najlepiej byłoby UFO, no ale no UFO może być ciężko. Dobra, otwórzmy sobie pierwszą skrzynkę, zobaczmy, co nam wyleci ciekawego. I wyleciała nam piłka, na którą po 12%. No to tak średnio. Dobra, jeszcze mamy dwie próby, może się uda coś lepszego trafić. Dawaj coś lepszego. No daj tą chociaż, na którym 4%. No nie no, znowu to samo. Dobra, ostatnia szansa. Dawaj, dawaj coś lepszego. No daj coś lepszego, proszę cię. I
znowu to samo, trzeci raz ta sama piłka nam wyleciała. Dobra, idę jeszcze zbierać końce, ale zobaczmy, co ta piłka w ogóle daje, czy ona jest jakoś lepsza, czy nie. Prawdopodobnie będzie gorsza niż moja piłka, no ona jest tutaj, jest gorsza. Właśnie, to jest jedna rzecz, o której zapomniałem, te piłki ogólnie można sprzedawać. Możecie sobie tutaj wszystkie zaznaczyć i je posprzedawać za końca, więc no tak zrobię, bo jakby te wszystkie piłki i tak są gorsze. Tutaj te wszystkie piłki sobie posprzedajemy, tą w sumie też sprzedamy, tą też możemy sprzedać, tą w sumie zostawię, bo ma dobry bonus, tą też zostawię, no i tą moją wiadomo też zostawię. I zarobimy 401 milionów, to od razu będziemy mieć na kolejną piłkę. Dobra, to otwieram sobie od razu kolejną skrzynkę. Może tym razem nam coś ciekawszego wypadnie. No daj coś lepszego, o wypadła nam w końcu lepsza, wypadła nam ta, na którą było 4%. To zobaczmy, co ta piłka daje, no i ta piłka jest całkiem niezła i od razu podnosi siłę o 30%. No to ciekawie, tylko musielibyśmy ją wymaksować, żeby ona była lepsza niż ta moja piłka, bo ta moja, jak widzicie, jest dużo lepsza od tej tutaj, no ale ta ma siłę plus 30%. To w sumie teraz pozbieram sobie trochę końców, żebyśmy jeszcze upgrade'y trochę zrobili i może uda nam się trafić z samiusieńkiego końca mapy. Dobra, i mam 506 milionów, możemy się wrócić oczywiście na spawna, zrobić sobie trochę te upgrade na siłę. Raz, dwa, trzy... No i w sumie na więcej mnie stać jeszcze precyzję sobie raz, zróbmy i zobaczmy, czy teraz uda się trafić, tylko muszę piłkę zmienić. Dobra, i teraz wchodzimy sobie tutaj na górę i zobaczmy, czy się uda trafić z samiusieńkiego końca mapy. Teraz dobrze przycelować, cyk, 100% jest. Dobra, zobaczmy, czy się uda. Leci nieźle, może się uda, leć. Aj, prawie jeszcze trochę mi brakuje. Ale tym zajmiemy się w kolejnym filmie, w tym to będzie na tyle.